Od dłuższego czasu w mediach pojawiały się informacje na temat zagrożenia dla konsumenta, przeciętnego zjadacza ptasią grypą. Krajowa Rada Drobiarstwa zdecydowała o tym, że musimy podjąć jakieś kroki, aby przekonać przede wszystkim dziennikarzy do tego, żeby chcieli pisać prawdę o tym, co rzeczywiście człowiekowi, konsumentowi zagraża. Poprosiliśmy różnego rodzaju autorytetów w Polsce o to, aby wypowiadały się o tym, jak to jest rzeczywiście, jaka jest prawda, czy człowiek od człowieka może się wirusem ptasiej grypy zarazić, czy może zarazić się bezpośrednio od ptaka. Jednym z elementów pokazania tej prawdy jest dzisiejsza wizyta w Solcu Kujawskim w jednej z firm członków zarazem Krajowej Rady Drobiarstwa. Firma ta jest jedną, bym powiedział, z firm przodujących na rynku drobiarskim w Polsce, ale to dało też możliwość pokazania od kuchni, jak wygląda produkcja bezpośrednio w zakładzie przemysłowym, jak wygląda hodowla, jak wygląda wylęgarnia drobiu, a więc możemy powiedzieć, że cały proces produkcyjny od jajka aż po produkt końcowy na stół. Nie będę ukrywał, w dobrej firmie, bardzo dobrej nawet na rynku polskim. Niestety będzie trzeba umyć ręce, zdezynfekować, umyć buty, ale to wszystko pokażemy. A przeżyjesz. Proszę się wpisać na listę. W naszej firmie można powiedzieć, że pierwsza jest kura, a nie jajko. Cała produkcja zaczyna się od stad rodzicielskich, kur i kogutów. Stamtąd pozyskiwane są jaja wylęgowe. One następnie trafiają na wylęgarnię, do wylęgarni drobiu. Po 21 dniach, po okresie inkubacji, powstają, wylęgają się malutkie, jednodniowe pisklęta. Te pisklęta trafiają na fermy hodowli drobiu, fermy tuczu. Z tych ferm po około 44-45 dniach żywiec drobiowy trafia na ubojnię, tutaj do naszego przedsiębiorstwa, gdzie jest następnie poddawany procesowi uboju, schładzania, rozbioru, konfekcji i stąd trafia do poszczególnych naszych odbiorców, którymi są w przeważającej większości sieci handlowe, sieci supermarketów i hipermarketów, a także sieci dyskontowe. Firma Drobek jest firmą rodzinną. Korzenie, tradycja w produkcji drobiarskiej sięga lat 60. Rok 63. Na gospodarstwie rodziców wraz z rodzicami najstarszy z braci Kazimierz, który tutaj jest obecny, rozpoczyna tą produkcję i tak w zasadzie od 800 bodajże sztuk rozwija się ta produkcja do 10 milionów sztuk obecnie. Do dzisiaj ta firma jest w dalszym ciągu firmą rodzinną z kapitałem polskim, tylko polskim. Sukcesywnie się rozwijamy. Ten zakład, w którym obecnie jesteśmy, został wybudowany w 2001 roku. Na 2 lata przed wejściem Polski do Unii mieliśmy już certyfikaty unijne. Wychodziliśmy już na rynki zagraniczne
Dzisiaj eksportujemy praktycznie do większości krajów Unii Europejskiej. Prośba i apel do mediów, żeby z rozsądkiem podchodziły do tego tematu i wyartykułowały wszystkie argumenty za i przeciw, a na pewno tych argumentów za produkcją drobiarską, za spożyciem drobiu będzie dużo, dużo więcej niż ewentualne jakieś wirtualne niebezpieczeństwo wystąpienia ptasiej grypy, które powoduje takie, a nie inne skutki w postaci zmniejszonego spożycia i ewentualnymi stratami na poszczególnych ogniwach produkcji. Każdy z naszych zakładów, czy to zakład ubojowy, zakład wylęgowy, czy mieszalnia pasz oraz fermy drobiu, są terenami zamkniętymi. Wszelkie osoby, które mają zamiar odwiedzić, muszą zgłosić się do właścicieli i w przypadku, jeżeli istnieje taka możliwość i pozwolenie, w sytuacjach wyjątkowych są wpuszczane. Natomiast generalnie jako zasada osoby wizytujące, osoby postronne, goście, nie są wpuszczani na tereny produkcyjne, tam gdzie mogą mieć kontakt z ptakami żywymi lub z produktami poubojowymi, już z produktami takimi jak mięso czy elementy. Każda jedna sztuka, trzeba podkreślić, jest badana na linii ubojowej przez lekarzy weterynarii. Myślę, że dziennikarze mieli możliwość i okazję, żeby bezpośrednio od kuchni zobaczyć, jak to wygląda, jak to jest bezpieczne, jak w Polsce w branży drobiarskiej spełnia się wszelkie wymogi z zakresu higieny, bezpieczeństwa żywności i wierzymy głęboko, że to zostanie przekazane szerokiej opinii publicznej, że dotrze do każdego z konsumentów po to tylko i wyłącznie, aby pokazać tą prawdę, że jedzenie drobiu w Polsce jest bezpieczne, jeżeli jemy drób wyprodukowany w firmach polskich, firmach, które są zrzeszone w Krajowej Radzie Drobiarstwa. Możemy być pewni co do tego, że ten drób jest zdrowy i bezpieczny. We'll be right back.